rozgrywa. Dobrze, witamy wszystkich. Siema. Zespół Kabanos. Cześć. Mamy pytania od was wydrukowane, które zadawaliście na Facebooku. Właśnie podpisujemy... Nasz najnowszy album. Balonowy album. A. Dla tych, którzy kupili. Jak ktoś nie kupił, to nie będzie miał. Rozpoczynamy od pytania od Michała Korniewicza. Drobiowy czy wieprzowy? I czy w dobie wszechobecnej mody na kulturę wege doczekaliście się już negatywnych komentarzy dotyczących nazwy waszego składu? Następne. Ja akurat, jeśli chodzi o mnie, to ja... Wszystko jedno. Chyba wszystko jedno. I drobiowy, i wieprzowy. Jest uczęść. A to ty będziesz teraz w przerwę? No. Nie, no to musimy przecież spauzować. Jakie są problemy? Poradzę sobie. Jakie są problemy? Poradzę sobie. Wszystkie pomysły wymyślę, powiem. W pałacu myśli pełno jest okien. Złapię balony i wyfru na pokian. Dobra. Witalis nas opuścił, bo akurat ma ucznia. To nie znaczy, że tych płyt nie podpiszę. Podpiszę wszystkie. On specjalnie uciekł, bo było pytanie o drobiowy czy wieprzowy. Bo to jest weganin. Chyba jedyny w zespole, tak? Czy ktoś jeszcze? Fons? Jedyny. Ale ty nie jesz wieprzowych. Ja nie jem wieprzowiny. O, nie, czyli drobiowe. Drobiowe. No. Drobiowe. No, jak mam taki wybór, to wybieram drobiowe. A panowie? Wszystko jedno. Może być wieprzowy, może być drobiowy. Może być drobiowy z chili. O, bardzo dobry jest to. Ale wiecie co, kabanosy, nawet drobiowe, są też z wieprzowiną. Nie ma takich kabanosów. Ja się jeszcze nie spotkałem z kabanosami, żeby było 100% drobiu. Zawsze jest jakaś domieszka wieprzowiny. Jeżeli ktoś się spotkał z kabanosami 100% drobiowymi, to niech napisze do mnie. Ildefons mapa kabanos.net. Bardzo chętnie tak. Takie kabanosy spróbuję. No czyli jakby nie patrzeć, kabanos to jest jednak świńska. Jednak świńska domena. Świńska, tak, dobrze. Pozdrowienia od dziewczyny, która... Werolyn. Pozdrowienia od dziewczyny, która dobrych kilka lat temu, jak zaczynali, poznała ich w Płocku jako 15-latka na rokowych ogródkach. No to też się pozdrawiamy. Pamiętny koncert, na którym prawie straciłem życie. Tak. Jak ktoś nie wie, był to koncert na świeżym powietrzu i scena była nieuziemiona. Ja w pewnym momencie złapałem się takiej metalowej, takiego słupka metalowego. I było, śpiewałem się la 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 la. Złapałem się tego i śpiewałem do ludzi i nagle kopnął mnie tak prąd, że wyskoczyłem na 2 metry chyba, nie na jakie 2 metry, na 20 centymetrów, jakoś tak, no jakoś odskoczyłem. Nie. Ziemia, scena mimo iż stała na ziemi, to była nieuziemiona. Tak. I wyleciał mi mikrofon z ręki, ale przeżyłem. Udaję baba i udaję dziad, że warto męczyć się tyle lat. Michał Buzeń. Jak mimo braku twórni, o uwaga, to ma ten, to pytanie ma najwięcej lajków. Więc jest dużo osób chciałoby się dowiedzieć. Są pytania i są lajkowane, tak? Tak. A to mają tylko po jeden lajk. A to zaraz do tego dojdziemy. A dojdziemy też do pytania, które nie ma żadnego lajka. Ile ma tych lajków? 9. Aha, okej. I to jest tak, jak mimo braku wytwórni... Lozia, słyszysz? No. Słuchaj. Jak mimo braku wytwórni muzycznej, kasy, sprzętu i talentu też, udało wam się osiągnąć w sumie ogólnopolski sukces. Coś czuję, że baloniki może być złoto w frekwencji, na koncertach macie zajebistą. I czy planujecie coś robić w Europie? No to ja odpowiem na drugie pytanie. Tak, zamierzamy coś robić w Europie. A Europe to jeszcze istnieje? Istnieje, grają. A, czyli to się zobaczysz. Znaczy, nas zapraszają do Dublina albo do Londynu, to jedziemy. A tak to się nie pchamy chyba. Nie wiem. Ja bym to w Czechach bardzo chciał zadać. A na pierwsze pytanie, jak mimo braku wytwórni muzycznej, kasy, sprzętu i ten, no to proszę mi... Poczytaj biografię Kabanosa. Tak. No to jest tak. To jest bardzo trudno odpowiedzieć, jak osiągnąć sukces. Myślę, że oprócz tego, że trzeba mieć pomysł na siebie, to trzeba też robić rzeczy z głową. I jeżeli chcesz robić to niezależnie, to jest naprawdę ciężka przeprawa. Bo Kabanos zrobił to 15 lat takiego próbowania, wiesz, po wytwórniach, próbowania na koncertach. Dużo pracy. Przecież chodziło, wiesz, znaczy
powiedzmy sobie szczerze, na pierwszy koncert Kabanosa to przyszło 300 osób i to był już, i wtedy pojawił się i Fons, i Lozia na tym koncercie jeszcze jako fani. Więc od początku ten zespół miał potencjał, ale wypracowanie i wykorzystanie tego potencjału, żeby coś z tym się stało, samo to, że Kabanos tak wyewoluował, bo na początku to były przecież chałupnicze jakieś pioseneczki, no to już jest... To już jest ciężka praca. Nie wiem, czy ktoś to chce dodać, bo to jest takie pytanie, które można by tutaj gadać i dużo naprawdę pracy, dużo samozapału, dużo determinacji, dużo wiary w siebie. Tak. Żeby cały czas grać, nie poddawać się. Ja myślę, że też skromność, bo... Pokora. 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 To jest bardzo ważne, bo o tym się nie mówi, bo wiesz... Wojciech Pokora. Wiele zespołów po pierwszej płycie kończy działalność. Bo na przykład mówią, słuchajcie, nie ma sensu, wydaliśmy płytę, nie udało się, nikt tego nie słucha. I tak samo było z Kabanosem, wydaliśmy pierwszą płytę i rzeczywiście, mimo że tam w pierwszym tygodniu sprzedało się 400 albumów, to następne 800 sprzedawaliśmy przez kilka lat. I no było bardzo źle na koncertach. I mogliśmy stwierdzić, że aha, czyli Polska nie jest gotowa, czyli jednak u nas tylko disco polo i w ogóle nie ma sensu tego robić. Jeżeli z pokorą nie podchodzisz do swojej muzyki, że nie musi się każdemu podobać i możesz jeszcze coś zmienić, możesz coś poprawić. Jeżeli na Woodstocku ci nie wezmą za pierwszym razem, to wyślesz jeszcze raz, a jeżeli kolejnym razem ci nie wezmą, to wyślesz kolejny raz. A jak się wezmą na scenę folkową, to pojedziesz na tą scenę folkową i zagrasz. Na scenę folkową? No przecież my na scenie folkowej graliśmy w 2012. A, mała scena. Tak, na małej scenie. I masz tą pokorę, tak, że na przykład nie obraża się, aka nie wzięli mnie na tym festiwalu, to się nie znają. Na małej scenie zajebiście. Super, co? No kurde, no, to w ogóle ja tak proponuję. W ogóle ja uważam, że to, że my zaczęliśmy właśnie od małej sceny, to po prostu lepiej trafić się, lepiej nam się to przydarzyć nie mogło, tak powiem. Oczywiście, że tak. Zdecydowanie. To jest właśnie niezwykle w Kabanosie, że na przykład to, że żadna wytwórnia nas nie chciała, to lepiej naprawdę nie mogło się pokazać. Dokładnie. Jakbyśmy byli w jakiejś wytwórni, to byłaby tragedia. Gdybyśmy teraz na przykład od tej wytwórni odkupywali zęby w ścianę, żeby móc je sprzedawać, byśmy flaki z olejem odkupywali, żeby móc sprzedawać, oni by nie chcieli tego produkować, stwierdziliby, że to jest nasza płyta, u nas wydaliście i nie mamy do tego prawa. No, my z tego byśmy w ogóle nie dostali żadnych pieniędzy, no to po prostu masakra. O, podpisane przez Witalisa to są. Mhm. Dobra, kolejne pytanie, bo tutaj długo spędzić na tym. Zenek, jak trafisz, niektóre z podpisem Witalisa, to też tam wiesz, odkładaj... No, a tam co są nie podpisane przez Witalisa? Tam są tak? Podpisane z przez Witalisa. Wszystkie? Te. A ty nie. Dobra, ja je też tylko się wstawię. To jest prosto. Sorry, że tak się wtrącam, ale no, tutaj robotę tam mamy. Działa Papa Mak, nie wiedziała jak. Martyna Białeska, jak powstawały teksty do utworów z pierwszych płyt? To jest zestrawa się tu fajnie patrzę. Skarpetki muszą mieć wilgoć, kiedyś Tachola i jesienny dół. Wrócicie kiedyś do tych utworów? Wiem, że na prawie każdym koncercie gra się kaszankę, ale grupę Seks i Czczej jeszcze szatana laszczą są super. To normalnie walisz na tym? Witalicem tu na górę normalnie? Teksty powstawały tak samo jak na każdą płytę Kabanosa, czyli po prostu... Wiesz co, może przesunię tą większą kupkę tutaj? Bez żadnych środków odurzających, bez narkotyków, bez alkoholu, bez wspomagaczy, wykorzystując naturalny debilizm, siadałem i pisałem, no. Przecież naprawdę te teksty, szczególnie z tych pierwszych płyt, jak teraz słucham, nawet śmiejemy się na trasie z tych tekstów. Z wyliczanka Jeffa Krugera. Raz, dwa, to ja! Trzy, cztery, Krugery! 5-6, zły teść, 7-8, ciotki Zosi, kapusta. No jak się pisze taki tekst? No po prostu się siada i pisze głupo. To jest proste. Tak samo jak robi się taki wywiad jak teraz. Tak, albo jak się robi kupę? No siada i się robi kupę. No. W ten sposób. Czy wrócicie do grupy Seksu, czy jej szatana naszczą? No proszę, może ktoś tam powie? No ja... Do czego? Jeszcze raz? Fosiu, czy wrócisz do grupy Seksu? Jesteś żonaty? Czy myślisz, że jeszcze cię to spotka w życiu? Nie wrócę, bo nigdy nie miałem przyjemności w czymś takim uczestniczyć. Naprawdę? No. Ja też nie. A chciałbyś? Nie wiem. Nie chcę. Nie kręć. Nie, nie. Powiem ci, że... Nie. Raczej, jeżeli... A z dwiema dziewczynami? Nigdy nie próbowałem. No ja też nie, ale... Teraz to już nie.
Teraz nie, no jasne. Ale nie wiem. Ale jak kamerę wyłączą, to... Ale Mirek... Kiedyś może, jak byłem młodszy, ale no nie miałem przyjemności. Ciężko Mirek powiedzieć. To miał grupę już. Tak. Miałeś grupę seks? Co ty, chłopie? Jak widzicie, zespół, który koncertuje po całej Polsce i nie zaliczył żadnej grupis. Nie! No. Przepraszam, przepraszam. No. Czy wszyscy zauważyli, na kogo spojrzeliśmy? Możemy przejść do następnego pytania. Dobra, ale czy wrócimy do grania tych kawałków? Bo tego... No, nie wiem. Kurde. Wiesz, nawet... Ale przecież my jeszcze nie tak dawno graliśmy gdzieś chyba na jakiejś trasie dramatycznej Szatana. Graliśmy, wcale się tak nie sprawdzał, nie? Nie, no generalnie to jest wszystko kwestia czasu chyba i sytuacji generalnie, tak? Czasami przecież gramy utwory niektóre zupełnie spontanicznie i ma to sens. A czasami jest tak, że sobie coś zaplanujemy i też faktycznie coś tam nie zażre. I... Czasem jest tak, że podchodzimy do tych starych kawałków i one koncertowo czujemy, że nawet na próbie nie ale są. Gramy na przykład. Czasami przecież graliśmy ostatnio na zacieraliach całe te flagi. A wcześniej graliśmy te numery na pierwszy raz graliśmy na zacieraliach, to graliśmy praktycznie same stare numery. Tak, był taki koncert, więc... że zagraliśmy grupę Seks, zagraliśmy tak. Komercję, zagraliśmy jeszcze chyba Kapitana Fajura. Więc były jakby takie. Ja też nie wykluczam takiej sytuacji. Więc że... może na przykład na zacieraliach, nie? Kiedyś. Na przykład. To było super. No. Ja bym jeszcze na przykład na taki specjalny koncert pogadał z Wieśkiem, zaprosił Leszka, no. Wieśka. Kurde, to była super inicjatywa. Tak jak było na chyba na urodzinach któryś. No, na 10 na przykład, nosa. Ej, jakby dziadek miał z nami zagrałać Czterejeści Szatana Naszczo. To jest utwór, który nagrywał w studiu. No to było super. Więc widzisz, już zainspirowałaś. Zakiełkowałeś nowe pomysły. Tak. Pytanie, które nie ma żadnego lajka. I brzmi tak, skąd Zenek bierzesz tyle zarąbistych pomysłów na historię i teksty do utworów? To, że nie ma to żadnego lajka, rozumiem, że tylko ciebie to interesuje. Lub tylko ty uważasz, że są zarąbiste te pomysły na historię i teksty do utworów. Więc jesteś odosobniony. Słuchaj, to jest pytanie od Marcina. W ogóle może... Żeby powiedzieć, skąd się biorą w głowie człowieka myśli, które potem przedawasz na papier i z tego wychodzi jakiś tekst, to po pierwsze musi być potrzeba w człowieku, żeby coś takiego tworzyć. Musi być coś, o czym chciałbyś opowiedzieć i musi być coś, co jakoś działa na ciebie emocjonalnie. Bo ja nie śpiewam tekstów, które znaczą dla mnie nic, albo są o kimś tam, o czymś tam i ja nie mogę odnieść ich do siebie. Wszystkie teksty, które napisałem, nawet te z dupy. Zenek, sorry, te buty, co Wicza nie podpisał, to teraz... A teraz masz co nie podpisał, tak? Czy masz co podpisał? Te, co nie podpisał. On na razie te, co nie podpisał. Ja odkładam z Wiczą tutaj. Tak. Sorry. I na czym ja to skończyłem? No właśnie, sorry. Zacznij od porządku. Przewin. Ktoś mnie słuchał w ogóle? Nie? Ja się nie słuchałem, ale... Ale zgubiłeś wątek. Nie, że to jest dupy. A właśnie, Lodzia właśnie, bo Lodzia słucha. No właśnie, nawet te z dupy powodowały, ja tam jakieś smaczki przez wychwycałem, które dla mnie coś znaczyły. Wątpię, żeby dla kogokolwiek coś to znaczyło. Może na pewno nie to, o co mi chodziło, bo ja tam po prostu wkradałem coś nawet zupę kalafiorową. To wkładałem w ten głupi tekst. Coś, co do mnie gdzieś tam przemawiało i było zgodne z tym, co nie wiem, co mi się kołacze w głowie. Więc każdy człowiek, który komponuje, tworzy muzykę, pisze teksty, przepuszcza to, co jest z zewnątrz, przez siebie i dopiero z tego wychodzi jakaś tam coś dziwnego. Więc dlatego jest tyle różnych kapel, tyle różnych tekstów. I dobra, już nie będę mówił, bo to bez sensu. Cały moim sercem kocham cię, cały moim sercem kocham. Teraz tak, Grzegorz Gorzewski, ja to pozdrawiam z ekipy Devilcore. Stały nasz fan, tak zwany ten, Stalker. Ale wiesz, że ja nie wiem. Nie wiesz?
No ludzie, bo nie masz swojego... W Lublinie przychodził na koncerty. Tak. W Lublinie? W Lublinie do graffiti. On teraz był nawet na czat festiwalu taki... Oczywiście. Przyszedł tam, był za sceną przez chwilę, taki w takim kucyku... A no, 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 wysoko. A ten, taki no. Szczupły wysoki. Taki szczupły, szczupły wysoki. Tak, tak. Bardzo, bardzo fajny gość. Bardzo fajny, no, no, a to tak. Jesteś bardzo fajnym fanem. Tak. Już sobie przypomniałem. Nie, nie przejmuj się, że gadamy, że startujesz. Naprawdę, byli dużo, dużo gorsi od ciebie. Bardzo dobrze. I on ma pytanie tak, nie uważacie, że teledysk do utworu Pancerz nawiązuje bardziej tematyką do piosenki Clown? Jeżeli można, chciałbym jeszcze wiedzieć, co macie, na co macie konkretnie wyjebane. Trzeba sobie odpowiedzieć na pytanie, o czym jest Clown? No właśnie. No właśnie. Clown. Ja myślę, że chyba Grzesiek... To już są zwicią. Aha, dobra. Myślę, że tak, bo Grzegorz... może się to trochę kojarzyć z racji na otoczkę, jakby trochę tekstową też, tak? Że cyrki w ogóle. Tak, natomiast no, w Pancerzu jakby jest, chodzi o jakby też oddanie. To jest ta sama sytuacja, która się nazywa w klipie. No jest tak naprawdę pewną opowieścią o no, jakimś człowieku, który akurat jest. No, stracił kogoś życie. Bliskiego. Tak, stracił kogoś bliskiego i akurat jego życie. Nie, zupełnie nie. Tak, no, tak ładnie. Wiesz co, jak to zbicią będę odkładał tutaj. Dobra, a na co macie konkretnie wyjebane? Na to pytanie. Nie wiem, ciężko mi powiedzieć. Nie zastanawiam się nad takimi rzeczami. Na co mam wyjebane? Ja mam wyjebane na to, że jak... robię na przykład coś, co mi sprawia radość i sprawia to też innym ludziom radość i ktoś i to się sprawdza, to działa, to widać, że to działa i ktoś czepia się jakiś pierdół, naprawdę pierdół, to ja mam po prostu na to wyjebane. Ja o tym pisałem Buraki i o to mi chodziło, jak śpiewałem Mam na to wszystko wyjebane, ale zdarzyło się też w moim życiu jakaś sytuacja, gdzie ten refren Mam na to wyjebane zajebiście po prostu zadziałało. W zupełnie innym kontekście. Ja wiem, na co mam wyjebane, ale nie mogę powiedzieć na co. Na kamerę. Nie mogę. Znaczy nie mogę, bo... Ale ty nie musisz, wiesz? No właśnie dlatego mam na to wyjebane. No więc dokładnie. Nie muszę. Nie musisz, masz na to wyjebane. Ale mam na to centralnie wyjebane. No, ale to jest... Mogę powiedzieć. Fajnie jest w życiu czegoś nie musieć. O. A są takie koszulki, mi się bardzo podobają, nic nie muszę. Nic nie umiem. Nie umiem nic. Nic nie umiem. Nie umiem. A panowie, coś tam macie wyjebane na coś? Ja ostatnio coraz częściej mam w sklepie na coś wyjebane, że jak mam, nie wiem, do wyboru jakąś, jakieś piwko, na przykład, stoją dwie jakieś marki, oba pszeniczne, to mam na to wyjebane, które sobie wezmę. Biorę ten pierwszy z brzegu. Głęboki przekaz tekstów. Już tak się nie zastanawiam, bo kiedyś to się więcej zastanawiałem w sklepie. Patrzyłem tak, a może to, a może to, a teraz po prostu... Nie, to wiesz co, pod tym kątem to ja też mógłbym dużo powiedzieć, na co mam wyjebane. Ja na przykład jak kupuję jakieś spodnie... Nie przyjmujesz się pierdołami, nie? No, ja od razu po prostu wchodzę i kupuję, nie? Tak. A kolor zielony czy czerwony tego? No. Tak. Dobra, to co, lecimy dalej? Tak. No, no to teraz. Mam nadzieję, że to usatysfakcjonowało. Dobra, to co, lecimy dalej? Tak. No. No to teraz mam nadzieję, że to usatysfakcjonowało. Adam Budziak, dlaczego jesteście tacy zajebiści? Pozdrawia Fons z Kolbuszowej. Fons, masz jakiegoś tam duplikat jakiś istnieje. A, wiem, co ja. Wiesz, to jest. No to jest trudne pytanie, w ogóle bezczelne. Dlaczego jesteście trzeba zajebiści? By się zapytać naszych odbiorców. Jeszcze raz, jakie to pytanie było? Dlaczego jesteście tacy zajebiści? Myślę, że to jest pytanie do naszych odbiorców. A. Jeżeli spotkasz jakąś grupę ludzi, która też bardzo lubi nasz zespół, to zapytaj się ich, za co lubią Kabanosa. I dlaczego... W zasadzie, jeśli powiedz... Wiele osób, które uważa, że nie jesteśmy zajebiści, więc wiesz...
To jest tylko twoja opinia. No. Znaczy, jak pokazuje... Znaczy, generalnie, jeśli zadajesz takie pytanie... Z pytania z narzuconym... Wydaje mi się, że sam znasz odpowiedź. Nie musisz się tego od nas pytać. Zadaj takie pytanie, Cytrynie, dlaczego jesteś taka żółta? Mirek, na dlaczego jesteś tacy zajebiści? Zadaj pytanie, Cytrynie, dlaczego jesteś żółta? No, po prostu jest żółta. Dlaczego jesteś żółta? Żółta. A my po prostu jesteśmy zajebiści. Niby proste pytanie, a trudne. Amore mio, aby ci było miło. A teraz jest tak. Ines Świeczkowska zadała 6 pytań. Jedziemy po kolei. Która jest godzina? 15:22. Tak. Czy balonowy album będzie tak beznadziejny jak reszta płyt? Tak. I to jest dla mnie prawdziwy fan. Świadomość sztuki. Wiesz co? Ta płyta jest bardzo słaba, ale mi się bardzo podoba, naprawdę. Dla mnie to jest album, który, no ja naprawdę się w nim zakochałem. I nie będę tego ukrywał. Nie uważam to, że jest jakieś, to jest jakieś arcydzieło. A uważam, że jest lepszy od Flapu. O właśnie. A to jest bardzo podchwytliwe pytanie. To jest pytanie, które zadał Fons. Uważaj. Tak jest. Tu już są płyty, popatrz, tu już są dwie chyba bez wici, a tu już mam kolejną z wicią. A tu znowu mam bez wici. Powiem ci tak, ja przewrotnie mówię o tych Flakach, miałem bardzo duży sentyment tej płyty, natomiast dla mnie Kiełbie są lepszą płytą niż Flaki Zoraya. Mimo iż Flaki naprawdę, no mam sentyment, bo to jest taka płyta, która... Dla mnie trzeba było mieć jaja, żeby kurwa nagrać coś takiego. Naprawdę, to jest dla mnie coś, czego nigdy już nie powtórzymy. I ja bardzo traktuję ten album w oddzielnych kategoriach. Natomiast balonowy album na pewno nie będzie się podobał wielu ludziom. Już dostaję takie sygnały. Podoba się też bardzo wielu ludziom. Jest zupełnie inny niż dramat. Jeżeli to jest z balonowym albumem jest tak, że jeżeli spodziewa się, że Kabano znowu zaskoczy cię czymś, to niestety, ale nie zaskoczy cię. To jest dokładnie to wszystko, co było, tylko na jednym krążku, jak dla mnie. Jeszcze jakieś pytanie? No? Co braliście kręcąc teles do zupy kanafiorowej? No to jest właśnie naturalny debilizm. Jimmy'ego. Nic nie, nie, no braliśmy Jimmy'ego. Nasza pełna. Ale fajnie, że Jimmy'ego potraktowałeś jako co? Ja wziąłem taki kapelusz, który miałem gdzieś tam skądś zdobyty, tam Oktoberfest, coś takiego. No to taki kapelusz miałem na sobie. Ale nawet nie wiem skąd go miałem. Skądś tam mi się przypamiętał w domu. Ale rozumiem, że pytanie dotyczy, co braliście, czyli w sensie jakaś narkotyzacja. Tak, no chodzi o to, że wiesz, że to wygląda jakbyśmy się naćpali i odstawiali tam jakieś głupoty. No to nie. To dementujemy, nic nie braliście. Tak. Zresztą wiele razy nas posądzano o to. Nie w szczególności zapisanie takich tekstów, ale niestety jedyne co, to pod wpływem energetyków pisałem na Kiełbie Wełbie teksty. Według Zerka tekst Marysi nawiązuje do Marku Naen. Czy do dziewczyny? Do dziewczyny. Kiedy przyjedziecie do cudownego miasta kwitnącej cebuli zwanego Włocławkiem? O! Niebawem. Teraz będzie. Włocławkiem? No pewnie teraz. Zaraz na trasie. A ja dostałem, chciałem podziękować fanom, którzy we Włocławku dali mi ketchup z Włocławka i był zajebisty. Naprawdę niejedna pizza tutaj się przeżarła z tym ketchupem. Jakiego koloru macie skarpetki na sobie? Czarne. Ja mam czarną i szarą. A ja mam niebiesko-biało granatowe. W rąby. W paski mam. Był taki fiut, panem się zwał. Rozkochał dziewczę, popsyka się chciał. To jest teraz tak. Czy w pile supportem może być znowu Los Unicorns? Zasna kapela. To jest na pytanie do Ilka. Nie. Mamy już inny sam. Dalej! No i to jest koniec. Mamy już potwierdzone inny sam. To teraz weź tam do Witalisa z tą kamerą i tym te same pytania niech opowiada. Nie, to zostawimy go z Witalisa z tą kartką i on sam sobie odpowie. Sam tak będzie pisał i tak będzie mówił. No.
To dziękujemy. Wesołych świąt, miło. A to już koniec? To już koniec. Patrz, takie fajne. Myślałem, że jeszcze coś będzie. No nie, mało osób pisało widocznie, bo kiepska kapela, no umówmy się. Cienka. No właśnie. Tak. W sumie to i tak było tych pytań sporo. Ale ile my zagrywamy? To jest z pół godziny chyba. Dobra, to... No dobra, to żegnamy się. Żegnamy się i wracamy do roboty. Na razie. Do podpisywania. A...